Odkryj różaniec. Samo zdrowaś Maryjo to oczywiście jeszcze nie różaniec. Do powstania tego ostatniego potrzebne były trzy wydarzenia, a właściwie trzy procesy. Wynalezienie koronki do liczenia modlitw, powiązanie zdrowaś Maryjo z Ojcze Nasz i z wierzę w Boga oraz połączenie odmawiania modlitwy ustnej z rozważaniem tajemnic. Wszystko to stało się w średniowieczu, lecz w różnym czasie. Różaniec jako metoda modlitwy dojrzewał bardzo powoli, aby następnie stać się metodą najpopularniejszą. Najwcześniej wynaleziono koronkę. Pierwsze sznury do liczenia modlitw służyły co prawda, a raczej odmawianiu modlitwy pańskiej, Ojcze Nasz, ale stopniowo także Zdrowaś Maryjo. Modlitwy liczono dlatego, że przyjmował się zwyczaj odmawiania ich 50 lub 150 razy. Dlaczego właśnie w takiej liczbie? Usiłowano zachować podobieństwo do psalterza, w którym jest 150 psalmów podzielonych na trzy księgi, po 50 psalmów każda. Było to związane także z praktyką pokuty. Zamiast zadanych przez spowiednika psalmów, można było odmówić tyle samo Ojcze Nasz lub Zdrowaś Maryjo. W ten sposób niemal równocześnie w XI do XIII wieku pojawiło się liczenie zdrowasiek i służące do tego narzędzie, koronka. Dzisiaj są to oczywiste składniki naszego różańca. Taki jego pierwowzór mógł znać i propagować już święty Dominik. Równie ważne jest połączenie zdrowaś Maryjo z Ojcze Nasz. Oczywiście zdawano sobie dobrze sprawę z tego, że modlitwa pańska jest niezastąpionym wzorem każdej modlitwy chrześcijańskiej. W końcu to sam Pan zalecił ją, mówiąc: wy tak się módlcie. Ojcze Nasz jest modlitwą najdoskonalszą. W takim razie odmawianie Ojcze Nasz zawsze w połączeniu ze Zdrowaś Maryjo stało się praktyką, która zapowiadała utworzenie się naszego pacierza. Tego połączenia wymagała na przykład ustawa kapituły Dominikanów z 1266 roku. Wskazuje to na niezwykłe wyróżnienie zdrowaśki. Najwyraźniej sądzono, że do modlitwy, której nauczył Chrystus, należy dołączać modlitwę, która mówi o Nim samym. Obie modlitwy składały się na jakby streszczenie wiary chrześcijan. W średniowieczu nie posługiwano się katechizmami, takimi, jakie znamy dzisiaj, ale prawdy wiary uczono się z formuł używanych w modlitwie, liturgicznej lub prywatnej. Należy o tym pamiętać, gdy się rozważa fakt, że w wiekach od XII do XIV liczne synody, sobory czy reguły zakonne zaczęły wymagać znajomości i codziennego odmawiania razem Zdrowaś Maryjo, Ojcze Nasz i Wierzę w Boga. Jeden z synodów z XIV wieku praktykowanie tych trzech modlitw nazywa wprost uczeniem się wiary. Właśnie w ten sposób powstawał nasz codzienny pacierz. Połączenie modlitw miało oczywiście duże znaczenie także dla dziejów różańca. Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo to przecież jego podstawa, a Wierzę w Boga też nie jest przypadkowym dodatkiem. Różaniec jest streszczeniem naszej wiary i przypomnieniem o jego prawdach. Jak widzimy, poszczególne składniki różańca w ciągu kilku wieków stopniowo rodziły się w modlitwie Kościoła i zrastały powoli w pewną organiczną całość. Niewątpliwie każde wspomniane wyżej wydarzenie, jak ukształtowanie się tekstu zdrowaś, praktyka jego powtarzania, liczenie modlitwy na paciorkach i powiązanie zdrowasiek z Ojcze Nasz, miało znaczenie dla powstania naszego różańca. Nie można jednak powiedzieć, że przed wiekiem XV istniał już różaniec taki, jaki mamy dzisiaj. Rozstrzygające znaczenie dla jego powstania miał bowiem fakt dodania do serii modlitw rozmyślania określonych tajemnic. Medytacja o życiu Pana Jezusa jest oczywiście stałym składnikiem duchowości chrześcijańskiej i różaniec nie miał tu nic zmienić. Na długo przed jego powstaniem prowadzono rozmyślanie nad różnymi wydarzeniami opisanymi w piśmie i przekazanymi przez tradycję. Już w XIV wieku zaczęto je łączyć z powtarzaniem modlitwy ustnej,
Jednak różaniec w postaci znanej nam dzisiaj wyłonił się dopiero w XV wieku. Zawdzięczamy to dwóm wydarzeniom. Na początku XV wieku w klasztorze Kartuzów w Trewirze jeden z mnichów, Dominik Sprus, który notabene studiował wcześniej w Krakowie, do każdej ze 150 zdrowasiek po słowie Jezus zaczął dołączać krótkie zdanie przypominające różne epizody z życia Chrystusa i Jego Matki. Na przykład, któregoś Ty, Panno, z Ducha Świętego poczęła. Co prawda te tak zwane klauzule z kartuskiego różańca błogosławionej Maryi nie utrwaliły się w powszechnie dziś praktykowanym różańcu, ale wycisnęły na nim swe piętno. Dzisiaj też wiążemy poszczególne dziesiątki z określoną tajemnicą, to znaczy z wydarzeniem z dziejów Jezusa i Maryi, które wymaga od nas medytacyjnego zachowywania w sercu. Jest bardzo prawdopodobne, że zarówno przeplatanie Ojcze Nasz ze zdrowaś, jak i podział różańca na znane nam trzy serie tajemnic, radosną, bolesną i chwalebną, został wprowadzony przez francuskiego dominikanina, błogosławionego Alana z La Roche, inaczej de Ruppe, w drugiej połowie XV wieku. Nowa, w cudzysłowie, modlitwa została szybko rozpropagowana dzięki zakładanym przez dominikanów bractwom różańcowym. Duże znaczenie miał tu również wynalazek druku, który wpłynął na wytworzenie się w końcówce tego samego stulecia wzorcowej listy 15 tajemnic, która była wyborem z o wiele szerszego zestawu, będącego wcześniej w użyciu. Dominikanie dokonali wielkiego dzieła. Podejmując główne natchnienie różańca kartuskiego, czyli łączenie odmawiania modlitw z rozważaniem tajemnic, uczynili z tej modlitwy ćwiczenie duchowe, popularne wśród ludzi świeckich. Różaniec szybko stał się czymś więcej niż pobożną praktyką zakonnych elit. Wszedł w lud. Dodajmy jeszcze tylko informację o tym, co w świetle przytoczonych już faktów nie wydaje się zaskakujące. Modlitwa różańcowa, zrodzona w łonie modlitwy Kościoła, z jego liturgii i z pobożności jego członków, zyskała dość szybko zatwierdzenie kolejnych papieży. Jako pierwszy oficjalnej aprobaty udzielił mu Leon X w 1520 roku. W późniejszym okresie zauważono opatrznościowy charakter powstania tej modlitwy niejako na progu protestanckiej reformacji. Różaniec był rzeczywiście instrumentem obrony wiary katolickiej przed herezją. Gdy natomiast flota chrześcijańska zatrzymała pod Lepanto w 1571 roku inne niebezpieczeństwo, agresję islamskiej Turcji, papież Święty Pius V zdecydował o wprowadzeniu do roku kościelnego osobnego święta ku czci różańca. Tak w ostateczności powstało październikowe święto różańcowe, wyróżnione specjalnym formularzem mszalnym. W ten sposób różaniec, który w pewnym sensie wyłonił się z liturgii, znalazł w niej teraz honorowe miejsce. To oczywiście nie koniec dziejów różańca. Będą one trwały tak długo, jak długo modlitwa ta będzie rozbrzmiewała w kościele, wielokrotnie, gorąco polecana przez papieży, którzy wydali już na jej temat szereg dokumentów. Możemy jednak powiedzieć, że niedawno byliśmy świadkami kolejnego ważnego etapu tej historii. Było nim niewątpliwie zaproponowane przez świętego Jana Pawła II poszerzenie dotychczasowego różańca o jeszcze jedną część, tajemnicę światła o życiu publicznym Pana Jezusa. Widzieliśmy, jak fale wieków nakładały kolejne warstwy naszego różańca, a teraz, jak to już nieraz bywało, wraz z rozporządzeniem papieskim, na naszych oczach tworzyła się kolejna. Bez żadnej rewolucji, w duchu ciągłości z różańcową tradycją, nasz różaniec nabywa nowego blasku, blasku światłości.